Do pani przewodniczącej Żukowskiej, czy politycy powinni się autocenzurować? Powinni brać odpowiedzialność za swoje słowa. I nie wiem, czy to było faux pas, czy to było coś, co siedzi w głowie pana prezydenta i to po prostu ujawnił opinii publicznej. Natomiast dobrze, że za to przeprosił, się z tego wycofał, bo ja oczywiście też nie kwestionuję aktywności pana prezydenta w bardzo dobrej, którą oceniam. Jeżeli w ogóle coś miałabym oceniać pozytywnie w panu prezydencie Dudzie, to właśnie na pewno aktywność na polu relacji polsko-ukraińskich i wspomagania Ukrainy w walce z Rosją. Z tym, że tutaj do pana marszałka Bosaka, no to, co powiedział, nie jest prawdą. To znaczy, Krym nie był w większości, przez większość czasu rosyjski. Był przez 200 lat rosyjski. Rzeczywiście caryca Katarzyna tam dokonywała zmian ludnościowych. Krym od starożytności był, byli tam i Grecy, byli i Tatarzy. No naprawdę wiele narodowości. Także nie można tak upraszczać i sprowadzać tego terytorium do jakoś rdzennie rosyjskiego, bo to nie jest prawda. Myślę, że spuśćmy zasłonę miłosierdzia nad tą wypowiedzią, bo to nie jest dobre, żebyśmy ją podbijali. Tutaj były słowa też ministra Sikorskiego, bardzo dobre, który tonował nastroje i apelował o to, żeby też po prostu już nie zajmować się dłużej tą wypowiedzią.